Witajcie, kochani, witajcie. Mamy niedzielę, 3 grudnia 2023. Pada. Nie leje jak z cebra, ale pada. Pochmurno, wiecie, taki dzień, że najlepiej to by było tak, jak ja patrzę przed siebie, tyle, że wy tego nie widzicie i nie zobaczycie, bo od razu by wraz z tą muzyką. Może nie słyszycie, ale ja słyszę i dlatego jestem w super nastroju. Bo może pada i pochmurno, ale patrzę na piękny krajobraz. Rzucę wam ten filmik do obejrzenia. Będzie gdzieś tu w rogu na koniec. I kominek się pali. Piękny widok. Choinka z prezentami. I jest takie światło naprawdę cudowne. No, wiecie, kiedy taka pogoda byle jaka, no trzeba coś zrobić, żeby sobie pomóc, żeby nasza wibracja nie spadła, żeby ciągle być w dobrym nastroju. A więc nie zdawać się, no jak będzie, tak będzie, tylko rzeczywiście pomagać sobie. Fajna muzyka, fajny obraz, coś miłego, cokolwiek to dla ciebie indywidualnie znaczy oczywiście. No i tak się składa, że właśnie dzisiaj Wenus w Wadze jest w kwadracie do Plutona w Koziorożcu. Uff, mam nadzieję, kochani, mam nadzieję, że wszystko u was, w waszych związkach, takich najbliższych, i czy romantycznych, małżeńskich, czy partnerskich, że wszystko jest ok. A jeśli coś nie idzie jak trzeba, to kwadrat pokazuje pewne rzeczy. Hej, tu musisz na to zwrócić uwagę, temu się baczniej przyjrzeć. A że Wenus jutro czwartego wejdzie w znak w Skorpiona, no więc dużo pasji, dużo intensywnych emocji. No w końcu to znak wodny. U Skorpiona nie ma byle jak, byle o czym, tylko chcemy być kochani. Całym sercem, duszą i ciałem. Bo jak nie, to dziękuję, do widzenia. No. No i 6 Neptun rusza do przodu w rybach. Kapitalna sprawa, bo będzie więcej. Okej, już wiem, co mam robić. Już posłuchałam swojego znaku snu, symbolu. Wiem, co to oznacza. I idę za ciosem. To kapitalna sprawa. I kiedy była pełnia księżyca w bliźniętach w listopadzie, to ja namalowałam pełnię księżyca. To jest moje nowe dzieło. Okay. I uwielbiam na to patrzeć, bo widzicie, te niebieskości to czakra gardła, która odpowiada za komunikację, a Merkury tylko patrzeć, jak się będzie cofał 13, a więc już jesteśmy w tym shadow, w tym cieniu. I ten żółty, złoty kolor, to ten piękny księżyc, który oświeca, rzuca prawdę, pokazuje więcej i powoduje zakończenia często. Więc ja myślę, że to wszystko się teraz akurat tak pięknie wiąże z tym wszystkim, co się już dzieje i co nadchodzi. O czym będzie dzisiaj? No, mam książkę, wyciągniemy jedną kartę na ten tydzień nadchodzący, zobaczymy, co będzie. Ale zanim do tego dojdę, to chcę, wiecie, ja jestem naturalnie zainteresowana polityką, tym, co się dzieje na świecie. I dzisiaj tak raczej z taką informacją, co się powinno wiedzieć, a nie do końca się o tym mówi, czy jest to wiedzą powszechną. Co wiecie na temat Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej?
ile krajów jest w Unii Europejskiej. No właśnie, ja akurat sobie poczyniłam pewne notatki, więc na sam początek, tak gwoli informacji, ciekawości. Parlament Europejski i Komisja do Spraw Europejskich. Jaka tu jest różnica? No bo to wszystko jest Unia Europejska, tak? Ale Unia ma komisję i parlament. Więc parlament, no, uchwala, tak? Te ustawy, co ma być, prawo. Ale widzicie, w przypadku Unii Europejskiej to nie ma tak, że oni sobie ustalili, uchwalili, dziękuję i już to wszystko wchodzi w życie. To, co oni ustalili, musi zatwierdzić Komisja Europejska. Więc jeśli chodzi o parlament, ma 700 obecnie, 705 członków. Wybory odbywają się co 5 lat, jeśli chodzi tu o tą Komisję Europejską, więc ostatnio wybory były w maju 2019 roku, więc wypadają na maj 2024. I kto wchodzi w skład Komisji Europejskiej? No głowy państwa. Więc na przykład Francję reprezentuje prezydent Macron, ale na przykład Polskę reprezentował premier kraju, a więc pan Morawiecki. Szefową Komisji Europejskiej, jak wiemy, już do tej pory Ursula von der Leyen, wybierana właśnie, prezydent wybierany co 5 lat. I w tej Komisji Europejskiej każdy kraj ma swojego właśnie reprezentanta, więc wiecie co? Ja na Google za nic nie mogłam dojść do składu i ładu. Może wy wiecie lepiej. 27 krajów czy 28 krajów? Ja myślałam, że jest 27 i ostatnim krajem, który wszedł do Unii Europejskiej była Chorwacja. I to nie wiem, czy to nie styczeń 2023, ale jeżeli wiecie coś lepiej, napiszcie, bo naprawdę ja tego nie mogłam znaleźć. Ja znalazłam co innego, do czego może by inni nie doszli, a taka prosta rzecz. Jakie kraje ja mam tutaj wypisane? Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Kto mi tutaj uciekł? Szwajcaria odmówiła należenia do Unii Europejskiej, Norwegia też. To sobie znalazłam. Teraz ważne spotkania szykują się tutaj w Brukseli, o czym już słyszałam, media mówiły. To jest 14-15 grudnia 2023. Będą omawiane sprawy takie jak Ukraina, Bliski Wschód, rozbudowa Unii Europejskiej, tak zwany enlargement, polityczno-ekonomiczne warunki omawiane, Unia Europejska, budżet na 2021, no to już raczej to było, ale to widać tak planowany od 2021 do 2027. I między innymi tu bezpieczeństwo i obrona. To mnie, przyznam się, najbardziej zainteresowało, ponieważ w zależności od tego, co zostanie ustalone, tak będzie to wyglądało. A mianowicie w razie zagrożenia wojennego, w razie
no nie wiem, cyberataku i tego wszystkiego, co się będzie działo. Możecie się domyśleć, co ja tutaj mam na myśli. To właśnie ta Komisja Europejska będzie mówiła, co robić, a czego nie robić. Więc ja się zawsze zastanawiam, na ile niezależności i suwerenności mają te kraje, które tam się pod tym wszystkim wpisują. Bo co do pewnych spraw nie zgadzała się Polska i Węgry na przykład. Postawiły się. Jeżeli znajdą się wszyscy, którzy powiedzą tak, no to i po suwerenności kraju, czy niezależności. Trzeba tańczyć, jak Unia zagra. Słyszałam i rzucę wam, tylko że to jest w języku angielskim. To dla tych, których to interesuje. Z listopada, więc dosłownie 3 tygodnie temu się ukazało. Pierwsza część. The truth about mass migration. This is what the WEF really wants. Czyli o migracji, o tym, co Światowe Forum Ekonomiczne mówi i proponuje. Więc rzuciłam to jako myśl, bo ja jestem wyjątkowo za wolnością, niezależnością i suwerennością. Czy to osobistą, czy krajową. No jest to ważne, żeby u siebie w domu, u siebie w kraju czuć się osobą wolną. Napiszcie, co wy o tym sądzicie. Ja dokopałam się do pewnych materiałów na ten temat, ale to było tyle stron, że zaczęłam czytać to, co w tych uchwałach odnośnie bezpieczeństwa i tak dalej. No. Pytałam anioły, czy w ogóle mam o tym mówić, co chciałabym naprawdę powiedzieć i zrobiłam wielkie notatki. I wiecie, co mi odpowiedziały? Żeby się powstrzymać, że to nie jest jeszcze właściwy czas. Przyjdzie ten czas, ale to jeszcze nie jest ten czas. Pewne rzeczy muszą się ujawnić, pewne informacje muszą się pokazać i pewne rzeczy muszą się stać. No więc słuchajcie, wola boska, trzeba się podporządkować. Natomiast z mojej książki są jeszcze 2 do zakupienia na mojej stronie. Jeśli kogoś interesuje, podarować w prezencie z moją dedykacją. Wyjmuję zakładeczkę i zobaczymy. Bo jest to książka z intencją. A więc poprosimy na ten tydzień i z góry dziękuję. Po prawej stronie słyszę. Otwieram po prostu intuicyjnie. Nie przejmuj się, co o tobie myślą. To ty wiesz, co dla ciebie najlepsze. Strona 107. 1 początek, 0 z duszy i 7 patrząc głęboko przy tym uniwersalny rok numer 7 2023. Razem 8. Karma czy sukces? No ja mam nadzieję, że już sprawy karmiczne są zakończone. Polecam pakiet numer 13. Ja wiecie, to robię codziennie. Ale to jest coś cudownego, naprawdę, jak ktoś chce mieć taki rozbłysk na ten temat. Nie przejmuj się, co o tobie myślą. No właśnie, słuchajcie, już to powinno być opanowane na 100%. Ale ja wiem, że to jest najtrudniejsza lekcja. A co o mnie powiedzą? A co sobie pomyślą? A jak mnie ocenią? A czy ja mogę tak wyglądać? Ja mam ochotę, ale skrytykują mnie. Słuchajcie, jeszcze nikt się nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Każdy z nas jest kompletnie inny, unikatowy i czekanie na ocenę innych, no to przecież aż się prosi, jaki to nonsens jest. Naprawdę? Tylko ty wiesz, co dla ciebie najlepsze. Nawet
Twoja najbliższa rodzina, dzieci, partner, partnerka naprawdę nie wiedzą, co dla ciebie najlepsze. Bo każdy z nas jest unikatem. Każdy z nas ma swoje własne przeznaczenie. Więc jaka to strata czasu pod każdym względem, żeby blokować się, ja nie mogę, ja nie, a sąsiedzi, co pomyśla, moja partnerka, co pomyśli. Nie, no. Bam. W ogóle nawet nie ma o czym mówić. Poza tym węzeł południowy jest w znaku wagi, a północny w baranie. Baran mówi, ja jestem. I nie obchodzi mnie, czy komuś się to podoba, czy nie. Ja idę za własnym instynktem, za własnym przeznaczeniem, bo to znaczy węzeł północny. Natomiast waga, węzeł południowy, to jest to, od czego odchodzimy. I to jest do, zdaje się, 25 stycznia 2025, a więc przed nami jeszcze rok. I odchodzimy od tego, żeby wszystkim się spodobać, wszystkim dogodzić. Ja zawsze mówiłam, chcesz dogodzić wszystkim, na końcu wszyscy będą niezadowoleni. Gwarantowane. Ja już to widziałam. W akcji. Na jakichś innych przykładach. Okej, więc zobaczmy, poprosimy, co na ten tydzień. Z góry dziękujemy. Co najważniejsze? Okej. Okej. No, widzicie. Można się było domyśleć. Wisdom of the Magi. Mental Clarity. Numer 5. Więc dlatego noszę ostatnio pierścionek z turkusem, bo ja wszędzie widzę potrzebę klarowności. Wszędzie. Wszędzie się ta wiadomość pokazuje. W prywatnych czytaniach i tak dalej. A więc ta klarowność umysłowa. Numer 5. Najlepsza energia na zmianę. Teraz, kiedy Wenus wchodzi w znak Skorpiona. Skorpion też nie ma problemów z zakończeniem czegoś. Jeżeli coś nie działa, dziękuję, do widzenia. Bam! Neptun ruszy do przodu. Będziemy wiedzieli, co mamy robić. No bardziej niż do tej pory. Już nie będziemy żyć w tej iluzji, kiedy Neptun się cofał i mówił, wejdź w siebie i znajdź odpowiedzi. No teraz, kiedy ruszy do przodu, bardziej będziemy pewni tego, jak postąpić. Jaką decyzję podjąć. Kiedy Merkury zacznie się cofać, powie, wejdź w głąb siebie. No i będziemy myśleć. Będziemy kontaktować się często z przeszłością i przeszłymi zajściami. I tak do początku przyszłego roku. Wow. O, słuchajcie. Wezmę jeszcze jedną wiadomość, co? Bo ta klarowność to jest cały czas. Jeżeli czynimy zmiany, także starajcie się to zrobić do 13, bo już 13 Merkury zaczyna się cofać. Teraz coś robić, teraz czynić zmiany. Ale upewnić się, że wiecie, co robicie. Że to jest pewne. To jest to na pewno, czego chcecie. Okej. Jeszcze jedno poproszę. No właśnie, 13. Właśnie 13 grudnia Merkury zaczyna się cofać. No i dużo możliwości i niepewność, w którą stronę iść. Widzicie, dlatego ta klarowność jest potrzebna, ten turkus tutaj. W lewo, w prawo, w tę stronę, w tamtą stronę. No kiedy Merkury się cofa, właśnie tak będzie. Trzeba będzie zapytać, co naprawdę sądzisz o tym czy o tamtym. Czy usłyszałeś mnie, czy zrozumiałaś mnie, czy otrzymałaś mojego maila. O, nie odzwaniasz. No może jednak ja zadzwonię i upewnię się, że w ogóle wiadomość ktoś otrzymał. Rozumiecie? No to właśnie taka
to ja wiem, że powiecie, że ten tydzień jest od 4 do 10, no bo dzisiaj trzeci. Niemniej jednak to już możecie odczuwać, bo ja tę energię już odczuwam. A więc w jakim stopniu to dotyczy ciebie, a już na pewno to przejmowanie się, co inni myślą o tobie, błagam, z tym zakończmy. Buziaczki, ściskam was całego serca, do kolejnego razu, pa.